Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę Dzień Merkurego, czyli oczywiście motywacja, inspiracja i komunikacja. Dzisiaj nasze 43 spotkanie, czyli symbolika czwórki. Można tak powiedzieć takiej pozytywnej tradycji, takiej pozytywnej struktury, ponieważ mamy za sobą już tyle tygodni i miesięcy naszych spotkań i idziemy dalej. Natomiast trójka jest bardziej taka dynamiczna, szybka i myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie właśnie w takim błyskawicznym skrócie, bo wszystkie te nasze spotkania są tak. Niezwykle przygotowany przez siły wyższe, że ja tylko znam jak gdyby takie podstawowe rzeczy, o których mam powiedzieć, a później idzie to już jak gdyby samo z siebie, z tej, w tym połączeniu z duszą wyższą, z energią źródła, te wszystkie słowa zostają mi przekazane, a ja przekazuję je dalej do ciebie. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczniemy jak zwykle od aktualnej fazy księżyca. Jest oczywiście księżyc rosnący, czyli już w tym momencie możesz zajmować się wszystkim, co chcesz przyciągnąć, co chcesz zwiększyć, co chcesz, aby pojawiło się w Twoim życiu. I co uważam za bardzo ważne, aktualnie mamy. Wyjątkowe energie i każdy z nas je czuje, i każdy z nas je troszeczkę inaczej mm, odczuwa, nazwijmy to tak, ponieważ zbliżamy się powolutku do wyjątkowej pełni księżyca, która jest jednocześnie zaćmieniem księżyca i jest to wilcza pełnia księżyca, lodowa pełnia. Będzie ona miała miejsce 21 stycznia. Bardzo wcześnie rano tutaj w kręgach europejskich natomiast nasz 69 rytuał dla Matki Ziemi odbędzie się wieczór wcześniej, czyli 20 stycznia. Nasz 69 rytuał dla Matki Ziemi będzie miał bardzo wyjątkową energię i bardzo wyjątkowy temat, ale o tym wszystkim napiszę jeszcze odpowiednim momencie, ale bardzo proszę zaplanuj sobie już tego 20 stycznia, to jest dla mnie również bardzo wyjątkowa data, ponieważ mój ukochany urodził się 20 stycznia i dokładnie w tym momencie będziemy mieć nasze spotkanie, nasz rytuał dla Matki Ziemi, ale zaplanuj proszę, ponieważ ta pełnia jest wyjątkowa, bardzo wyjątkowa, zresztą jak każda, ale ta szczególnie, ponieważ jest ona związana z tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. I ten temat będzie bardzo pozytywnie budujący dla Twojego życia i Twojej przyszłości, dla drogi Twojego serca, czyli również tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Wybacz mój głos, mi będzie troszeczkę tego głosu brakować, ponieważ moje oczyszczające kąpiele w lodowatym oceanie, no, odbiły się w ten sposób, ale również moje zajęcie, które. Mm, któremu oddaję się w wolnym czasie, to są spacery po plaży i zbieranie plastiku. I tak, gdy spaceruję tak godzinę, dwie godziny, to czasami jest bardzo, bardzo zimna woda i jest ogólnie chłodno, no i tak troszeczkę to na moim głosie się odbija. Ale poza tym wszystko idealnie. Czyli ten dziwny głos i brakujący głos to jest tylko i wyłącznie to. Idziemy dalej. Oczywiście nasze 69 rytuł dla Matki Ziemi będzie miał miejsce o godzinie 22 czasu polskiego. Jak zawsze, to już jest tradycja i tutaj nic się nie zmienia. O co chciałabym dzisiaj powiedzieć? Przede wszystkim zaprosić się na naszą jutrzejszą, 43. ceremonię, ponieważ będzie ona miała bardzo. Wyjątkowe znaczenie. Te przesłania uzyskane od siły wyższej, od siły źródła, niezależnie jak ją nazwiemy, są bardzo ważne ponieważ jesteśmy w tym momencie w czasie tak zwanego nowego początku, czyli już rozpoczynamy jak gdyby nowy czas, nowy okres, nową, nowy etap i te energie stoją nam do dyspozycji, ale jednak dokładnie w takim momencie mogą odzywać się stare blokady, ograniczenia, różne sieci i nici podświadomości, które będą próbowały cię zatrzymać. Ponieważ to jest tak, że tutaj na ziemi i mamy te siły światła, nazwijmy je tak umownie: o wysokiej wibracji, wysokiej frekwencji i te siły mroku, nazwijmy to również tak umownie. O niższej wibracji i niższej frekwencji. I tak jak te siły światła wspierają cię na drodze do realizacji Twoich celów, Twojego powołania, Twojej misji tutaj na Ziemi, to tak te siły mroku cię blokują. I jutro na naszej ceremonii zajmiemy się tymi, tym labiryntem podświadomości. I siła wyższa wskazała mi, to miejsce, które widzisz na ekranie, czyli ten labirynt mitycznej Atlantydy, nazwijmy go tak, ponieważ pomoże on nam jutro, w czasie tego połączenia, jak gdyby wejść do podświadomości i przejść wszystkie, Korytarze podświadomości, czyli w tym momencie, gdy będziemy jak zwykle aktywować Twoje wewnętrzne słońce, później ten proces oczyszczenia, podwyższenia wibracji, a następnie w tym momencie połączenia z tym miejscem mocy. Otrzymasz jego energię, ty ją możesz przyjąć, nie musisz, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, od Twojej wolnej woli. Czyli gdy w tym momencie zdecydujesz się, aby rozświetlić podświadomość, to możesz tą energię przyjąć i tak by ona wypełniła wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie, i w kolejnych tygodniach możesz z tej energii korzystać, bo będzie ona Ci. Wskazywać, gdzie jeszcze w jakimś kąciku, gdzie jeszcze w jakimś ślepym zaułku mieszka ciemna energia, czyli mieszka jakiś wzór, który łączy cię albo karmicznie, albo ogólnie z ludźmi, z różnymi sytuacjami, z różnymi miejscami, i jak taka niewidzialna nitka czy ja ją nazywam taka negatywna kotwica. Ona jest zahaczona gdzieś w przeszłości, i dlatego, gdy idziesz do przodu z całą radością, z całą lekkością, realizujesz Twoje marzenia, Twoje plany czy Twoje powołanie, to może zdarzyć się tak, że coś cię zablokuje, coś cię zahamuje, powtórzy się jakiś wzór z przeszłości i ta energia naszego jutrzejszego spotkania, naszej ceremonii pomoże ci znaleźć te połączenia, te nitki i je rozpuścić. Ponieważ ten labirynt tajemnic mitycznej Atlantydy ma w sobie również bardzo takie głębokie znaczenie uwolnienia, oczyszczenia gdy ja po raz pierwszy znalazłam się w tym miejscu, to miejsce oczywiście nie figuruje w żadnych przewodnikach turystycznych itd. Takich rzeczy raczej nie szukamy w takich miejscach. Ta